powołanie dłużnika do zapłaty. W nowoczesnej windykacji rzecz nie polega na tym, żeby dłużnika w jakikolwiek sposób zmusić do zapłaty. Windykacja dąży do takiego stanu, w którym dłużnik chce zapłacić. Dlatego motywowanie dłużnika do zapłaty jest jednym z najistotniejszych elementów współczesnej windykacji. Musimy wyjść od takiego punktu, w którym zastanowimy się, jakie jest podstawowe zadanie dłużnika. Możemy je określić jako podstawowym zadaniem dłużnika jest to, żeby nie płacić należności jak długo się da, albo nie zapłacić jej w ogóle. Czego dłużnik zatem oczekuje? Dłużnik oczekuje, żeby wierzyciel z pewnego punktu widzenia ustraszył, poganiał, na niego negatywnie oddziaływał, tak, żeby on miał wystarczające argumenty, żeby nie spłacić. I do czego dłużnik zatem dąży? Dłużnik dąży do stworzenia takiej relacji z wierzycielem, żeby nie musiał z psychologicznego punktu widzenia realizować zapłaty. Cóż w takim razie możemy zrobić? Ano możemy zmienić zasady gry, podchodząc do windykacji, jak właśnie do rozgrywki między dłużnikiem a wierzycielem. Jeżeli wierzyciel zrozumie, jakie jest jego zadanie, jakie jest podstawowe zadanie dłużnika, o którym mówiliśmy, będzie mu się znacząco łatwiej oddziaływać na dłużnika. Jakie mamy z tego korzyści? Po pierwsze, wierzyciel nie poświęca aż tak dużej ilości energii na windykację, jak to czyni w chwili, kiedy oddziaływuje na dłużnika negatywnie. Jest o wiele bardziej skuteczny. Dzięki swoim działaniom dłużnicy chcą płacić. Istotna jest bardzo zmiana perspektywy windykatora, który chce dłużnika złapać i zmusić go do płacenia, na takiego partnera, który chce dłużnika przekonać do tego, że on chce zapłacić. Jaka jest z tego korzyść? Ano zapłata. Dłużnik zapłaci nam o wiele chętniej, jeśli będzie widział w relacjach z wierzycielem korzyści, a nie będzie czuł się zmuszony do tego, żeby swoją należność zapłacić.